Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Kochani moi, tu z kościoła pod wezwaniem Matki Bożej w Niebowziętej, w Niegowici, koło Krakowa, tutaj, gdzie w 1948 roku wikariuszem był święty Jan Paweł II. Jutro będziemy wspominać ten smutny dzień, kolejny rok wspomnienia, kiedy odszedł do domu Ojca. Ale z tego miejsca pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Uczniowie bali się, nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstał. Ukryli się, a Pan Jezus przyszedł i mówi: pokój Wam, i nie czynił im wyrzutu, żeście zwątpili. Jezus nie czyni nikomu wyrzutu, bo bardzo kocha. Abyście tę miłość Jezusa czuli, Chrystusa na co dzień, tego Wam życzę, ale też przede wszystkim, abyście mieli świadomość, że jesteśmy w drodze. Pan Jezus wiele razy przyszedł później i powiedział im: Jam jest żywy, prawdziwy. Dajcie mi coś do jedzenia. Ja żyję, jest życie wieczne. Kochani moi, więc te święta wielkanocne, mimo że pogoda może nie dopisała wszędzie, ale niech będą przeżyte pięknie w rodzinie, w radości, pokoju. Niech Jezus zmartwychwstały umacnia was, waszą wiarę, waszą miłość, waszą dobroć. Razem ze świętym Janem Pawłem II, świętym ojcem Szarbelem, chcemy iść za Jezusem. Chcemy iść. Myślę w szczególny sposób o wszystkich, którzy jesteście w domach modlitwy, w tej naszej rodzinie świętego ojca Szarbela, aby prowadzeni przez nich byśmy byli mocni w tym składaniu świadectwa naszej wiary i miłości. Szczęść Wam Boże, wszystkiego najlepszego na te święta Wielkiej Nocy 2018. Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.